Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale rozmawiać sobie będziemy tylko i wyłącznie na temat XXXTentaciona, bo w sumie to w najbliższych dniach praktycznie tylko będziemy rozmawiać o świętej pamięci Jazzechu Onfroju. Możecie to traktować jako taką mini poboczną serię, ponieważ wreszcie, po długich a ciężkich, doczekaliśmy się początku rozprawy sądowej jego oprawców, co oczywiście jest rzeczą niezwykle kluczową dla wszystkich jego największych fanów, ponieważ pomimo faktu, iż ta okropna tragedia wydarzyła się już no ponad 5 lat temu, to wciąż o jej okolicznościach wiemy no bardzo mało, a tak naprawdę wiedzieliśmy, ponieważ właśnie na przestrzeni ostatnich dni na sali sądowej wyjawione zostały szczegółowe informacje na temat tego, co działo się dnia 18 czerwca w Deerfield Beach. Dlatego dzisiaj, tak jak mówi tytuł, zajmujemy się dokładnie ostatnimi chwilami XXXTentaciona na naszym świecie, czyli nie boję się tego powiedzieć, że już ponadczasowej legendy muzyki. Zapraszam już was do oglądania. Dobra, tak więc zacznijmy wszystko od kwestii. Jakie plany w ogóle Jazzech Onfroy miał na ten swój niestety ostatni dzień na naszym świecie? 18 czerwca 2018 roku, który to z pozoru zapowiadał się jak każdy inny. I nikt nie przypuszczał, że tę właśnie datę zapamiętamy już na zawsze. No bo jak się okazuje, właśnie w ten pamiętny poniedziałek, z samego rana, gdzieś w okolicach godziny 6 nad ranem, XXXTentacion uciął sobie gierkę w League of Legends. Nie wiadomo, czy rozegrał z rana jeden meczek na rozruszanie, czy też może grał przez całą noc, ale w każdym razie właśnie w okolicach 6.25 ze swojego oficjalnego konta wylogował się po raz ostatni. W okolicach godziny 8 natomiast raper zaczął pracować nad bitem do nowego, nagranego dosłownie 2 dni wcześniej tracku pod tytułem Chase/Glass Shards, który koniec końców również wyszedł, jednak w wykonaniu jego kolegi Ike'a Bot Veins, ponieważ X był jedynie tutaj producentem u swojego ziomka z labelu, ale pracował nad tym bitem łącznie ponad 6 godzin, aż do 14, i to najlepiej może nam pokazywać, czemu Jazzech Onfroy był w tym miejscu, w którym był, czyli na szczycie muzycznej sceny, ponieważ jego etyka pracy była nienaganna. Zawsze chciał dopieścić każdy szczegół swojej twórczości i to też zalecam wszystkim początkującym raperom, by czerpali właśnie od takich jednostek jak X. No ale tym samym zrobiła nam się godzina 14, podczas której Jazzech Onfroy poszedł się jeszcze spotkać ze swoją dziewczyną Genesis, która była wówczas chora i planowała wyjechać zaraz do szpitala. X wtedy jednak musiał się z nią pożegnać, ponieważ na ten dzień umówiony był na kupno swojego nowego motocyklu. Dlatego tym samym zobaczył się z nią wtedy po raz ostatni. W okolicach godziny 15.15 natomiast zadzwonił na FaceTime'ie do swojej mamy Cleo, z którą to przeprowadził dwuminutową rozmowę, w której, co ciekawe, pytał ją, czy nie chce mu towarzyszyć w jego zakupach, z czego nawet wywiązała się kłótnia pomiędzy matką a synem, która poskutkowała finalnie tym, że Cleo pojechała z Genesis do szpitala, a X natomiast wraz ze swoim przyszywanym wujkiem pojechał po motor. No i tutaj może już paru osobom nasunąć się takie pytanie, czemu X nie chciał aż tak bardzo sam jechać po ten motor? No i właśnie tutaj zaczynają się smutne informacje, ponieważ tak naprawdę, jeśli prześledzimy sobie dokładnie życie Jazzecha Onfroya, a zwłaszcza te ostatnie momenty, no to wyraźnie dało się to wyczuć, że już tak naprawdę od dłuższej chwili, no X bał się po prostu bardzo mocno o swoje życie, bo chociażby na ostatnim swoim Instagramie live'ie mówił takie oto rzeczy. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Or they found some sort of answers or resolve in my life. Do tego od paru miesięcy znacząco zwiększył on ilość ochrony, która broniła jego dom i właśnie jak też i w dzisiejszej historii. Nigdy nie wychodził on na zewnątrz sam. Zawsze ktoś dla bezpieczeństwa musiał mu towarzyszyć i tym razem padło na przybieranego wujka, partnera jego mamy, który oczywiście widoczny jest z nim później na licznych nagraniach z kamer, bo właśnie dochodzimy do godziny 15.20, kiedy to po drodze do salonu motocyklowego panowie wstąpili jeszcze na chwilę do banku. Tutaj też nagranie z kamer się zaczyna, ponieważ jak widzimy na tym nagraniu z banku, raper w mocno mieszanym nastroju, po raz bardzo przyjaźnie uśmiechał się do kasjerki, a zaraz później kładł głowę na ladzie. Wybierał 50 tysięcy dolarów gotówce na zakup nowego motocyklu i też powolutku całą kasę, setka do setki, pakował do swojego plecaka Louis Vuitton właśnie. No i tutaj pojawia się kluczowe pytanie, czemu raper chciał płacić za ten motor czystą gotówką? Ponieważ no nie ukrywajmy, zawsze jest to o wiele bardziej
bardziej niebezpieczne. A już zwłaszcza w przypadku takich popularnych osób, które wiadomo, że są przy kasie, niż gdyby zapłacił za to wszystko formą elektroniczną. I opcje są tutaj tak naprawdę dwie, bo albo był on dogadany ze sprzedawcą, że za gotówkę dostanie od niego lepszą cenę, albo po prostu chciał się przyfleksować przed innymi w sklepie. Chociaż ja akurat o to bym go nie podejrzewał. W każdym razie, co najsmutniejsze, to gdyby właśnie nie ta gotówka, to bardzo możliwe, że nadal dzisiaj Jesse Humphrey żyłby na naszym świecie. No ale w sumie całość transakcji w banku trwa ponad 20 minut, po czym raper wyszedł z tej placówki i pojechał do sklepu motocyklowego. I jak widzimy, podjechał on tam swoim BMW i8, wartym 150 tysięcy dolarów. Na szyi natomiast miał złoty łańcuch i przy sobie nosił również torbę Louis Vuitton, wartą 2000 dolarów, więc no na pewno było to trochę nierozważne zachowanie z jego strony. Tutaj natomiast mierza do banku ze swoim wujem, było to w okolicach godziny 15:30. W końcu wchodzą do środka i zaczynają oglądać dostępne motocykle. Ale co ciekawe, już najwyraźniej od miejsca banku jego oprawcy go śledzili, ponieważ dosłownie 10 minut później na miejsce przyjeżdża również taki oto samochód. Nie wiem dokładnie, jaki jest to model. Motoryzacyjni zajawkowicze mogą to napisać w komentarzu, bo właśnie w tym pojeździe podróżowała niechlubna czwórka oprawców rapera, którzy co ciekawe zaparkowali zaraz obok jego pojazdu i podobnie zaczęli zmierzać w stronę serwisu. To znaczy akurat tylko dwójka z nich udała się do środka. I jak widzicie, jest to Dedrick Williams, ten brzydki, przygłupi typo, oraz Robert Allen, nasz tym razem akurat wzorowy, pulchny szczurek, który to właśnie teraz sypie na rozprawach sądowych na trójkę pozostałych współtowarzyszy i o którym w następnych odcinkach rozmawiać sobie będziemy nieco szerzej. Bo jak widzicie, mocno poddenerwowani oprawcy, którzy ciągle rozglądali się wokół, czy im nic nie grozi, czy nikt ich nie obserwuje, w końcu weszli do środka i momentalnie zmierzyli wtedy wzrokiem rapera. Przeszli co prawda dalej, w głąb sklepu. Triple X zresztą też ich wtedy zauważył. Podejrzewam, że było to coś w rodzaju niespokojnej intuicji. Takie rzeczy uważam, że się jakoś podświadomie czuje, bo co prawda następnie panowie krzątali się po sklepie, udając, że szukają motocyklu dla siebie, ale tak naprawdę cały czas tylko monitorowali sytuację. Chwilę później też wyszli ze sklepu i wrócili do samochodu, czekając aż X również wróci do swojego, bo oczywiście chwilę później Jesse Humphrey także opuścił tę placówkę i jak widzimy nawet przytrzymał on drzwi kolejnemu klientowi, co było bardzo prostym, ale przy tym niezwykle pozytywnym i takim ludzkim zachowaniem rapera, co tylko tak naprawdę jeszcze mocniej rani w serce w kontekście jego utraty, ponieważ w okolicach godziny 15:55 XXXTentacion opuszcza sklep motocyklowy, udaje się z wujkiem do swojego BMW, wsiada do auta. Niestety już nagrań samej tragedii szczegółowo wam pokazywać tutaj nie mogę, ale wyjeżdżał on właśnie tą samą bramą, kiedy to oprawcy czarnym samochodem skitrani za rogiem zajechali mu drogę, po czym momentalnie wysiedli z samochodu. Dokładniej byli to Trayvon Newsom i Michael Boudreit, wysiedli ze swoimi brońmi, podeszli do okna, następnie kazali XXXTentacionowi wyciągnąć swoją torbę Louis Vuitton z gotówką i dokładnie w tym momencie, kiedy złapali oni za torbę, Michael Boudreit pociągnął za spust. A ostatnie słowa XXXTentaciona za życia brzmiały: za co to wszystko? I to tyle na dzisiaj, więcej w następnych materiałach.